wydobywany. Mhm. A na płycie też ogólnie w twojej nawice pojawia się często taki motyw hajsu, tak? No. No. Możesz rozwinąć trochę to? Czemu co, no mordo, hajs, wiesz, promować? Jestem, hajs, jestem, czy co? Ja jestem dorosłym człowiekiem, wiesz o co chodzi, mam dziecko, mam żonę, dbam o swoją rodzinę, którą założyłem, o swoją rodzinę, w której zostałem wychowany. I tak po prostu, wiesz o co chodzi, na co dzień mnie ten temat otacza. Dużo ludzi gada, wie, że oni tam przesadzają, koloryzują w tych rakach. Ja to szczerze powiem, naprawdę mam wyjebane, wiesz o co chodzi. Zobacz, siedzimy teraz tutaj u mnie na wrzycionie, ja siedzę sobie w klapkach i w dresie, wiesz o co chodzi. Mhm. I na tyle, żeby pokazać tutaj pewnym ludziom, jak to wygląda, to po prostu może wizualnie, wiesz o co chodzi. Mhm. Zobacz. Wiesz o co chodzi? No widzę. Zobacz, no. Poczekaj, a to jeszcze nie koniec, mordko. To jeszcze została tutaj w tej kieszeni, może nie ma nic jeszcze, ale tu jeszcze druga kieszeń jest. Zobacz. To musisz mieć... Nie, po prostu na tyle mam... dresy. Tak, cały czas. Ja tam mam wyjebane jakieś takie, wiesz, komentarze ludzi. Zobacz, o tu jeszcze Jurków trochę się pojawiło, dyszka jest. To będzie dla pani. Tu jeszcze są złotówki jakieś, wiesz o co chodzi? Także ja naprawdę mówię, mam wyjebane na jakieś ludzi domysły, że jak tam, wiesz, ktoś mówi, o, bo on jeździ Jariską. Kurwa, wiesz o co chodzi, mordo, żona mnie wozi w 3/4, jakby, wiesz, po czasu, jak jeżdżę samochodem, więc i trudno, gadaliśmy, no. Żebym, wiesz o co chodzi, czuł obecność, czy znaczy potrzebę jakiejś takiej, wiesz, co chodzi, nadmiernego pokazywania się tymi pieniędzmi. Teraz pokazałem to po prostu, bo, wiesz, jak zapytałeś o to, żeby trochę mordę zamknąć.